o co chodzi z tym glutenem? I to jest produkt generalnie ekstremalnie niezdrowy. Około 90% Polaków nie wie, że ma celiakię, tych, którzy są chorzy. Czy wyście wiedziały o tym, że jak kupa pływa na powierzchni wody, to jest źle? To piąty. Raz, dwa, trzy, tu kamerzyści, panie. Jedna osoba przynajmniej coś takiego ma. Przyjrzyjcie się swojemu zdrowiu, czy wszystko z wami jest okej, czy nie doskwiera wam coś od lat. Nie możecie się wyleczyć z jakiegoś problemu. Mnóstwo jest może nas. To jest celiakia. Normalne to czuć się... Dobrze. Dobrze. Tak o co chodzi z tym glutenem? Co to jest, w czym się znajduje i dlaczego ma wrogów? I w czym się powinien znajdować, a w czym go nie powinno być? Bo to jest też bardzo dobre pytanie. Nasi producenci żywności bardzo dbają, żeby on był wszędzie. Co to jest gluten? No to jest białko, które występuje w zbożach, tak? I kiedyś, dawno tam temu... We wszystkich zbożach? Generalnie można tak uznać, dlatego że tam, gdzie na przykład gryka nie jest zbożem, prawda? Amarantus jest tak zwanym pseudozbożem i tam glutenu nie ma. W takich zbożach kłosowych? Pszenica, owies, żyto? Tak, upraszczając... Pszenica, żyto, jęczmieniowiec. Jęczmień, tak? Jęczmieniowiec. Okay. I to w skrócie dużym, na przykład nie wiem, czy... Bo ryż to jest też chyba, że trawy to są, tak? Ale tak. To są trawy, no powiedzmy... Ryż jest dozwolony. Natomiast a propos owsa, to też jeszcze może powiem. Mhm. Owies certyfikowany bezglutenowy jest dozwolony w diecie bezglutenowej. Dobra, ale on generalnie występuje w zbożach, będziemy to rozdrabniać za chwileczkę. I gluten jest mieszanką białek różnych. Tak, no i co? Nie jedno białko, jakie jemy, no. Jedno z wielu, ale no jest nie do końca przyswajalne. Jeżeli my trafimy do takich pojedynczych, powiedzmy, nie wiem, takich, czyli coś, co się składa z cegiełek. Białko składa się z cegiełek. Peptydy, aminokwasy. O właśnie, aminokwasy. My śmiały to w Akademii Zdrowej Babci, proszę cię. Czyli mamy aminokwasy i te peptydy są tam, nie wiem, 5-6 aminokwasów i płaskórka, samopsza i stare te odmiany zbóż. Właśnie tam mają, rozkładają się, są trawione przez nas do takich małych peptydów, które nam raczej nie szkodzą. Natomiast te nowsze odmiany, szczególnie pszenicy, bo w ogóle tam występuje celiakia na ogół, gdzie jest dużo pszenicy. Przy innych zbożach... Poczekaj, bo żeś się zapędził już do choroby, a my jesteśmy na polu. No właśnie, bo mówię o pszenicy, bo wspomniałem o pszenicy. Bo jesteśmy na polu jeszcze. I w tym momencie, w tej najnowszej pszenicy, tej najnowszych odsłonach, my jesteśmy w stanie strawić ten gluten do peptydów wielkości 30 i kilka więcej aminokwasów. W związku z tym to już są cząstki zauważalne przez nasze duże. Wchodzą, świdrują, zaczynają dżaźnić, że tak powiem. I niektórzy to odczuwają, niektórzy nie. Większość jednak odczuwa. I to nie musi być odczuwalne w jelicie. I tu jest problem. I teraz jak patrzymy na chorobę, czy fanaberię, czy coś tam, to mamy... Poczekaj. No. Teraz ja to uporządkuję tak sobie w głowie... I może widzą. Gluten, duża cząsteczka białka. No powstaje podczas trawienia nowego glutenu za duża cząsteczka, żebyśmy jej przeszli koło niej obojętnie. Tak, ale w ogóle w mące znajduje się gluten jako białko. Mhm. Jest dostarczane do naszego organizmu i jest trawione przez enzymy do peptydów i aminokwasów i tak się wchłania z jelita cienkiego. Powinno. Jeżeli ten gluten na skutek różnych historii, modyfikacji, jest trawiony do zbyt dużych peptydów, to wtedy uwrażliwia się nasze jelita, które nie mogą tego przyswoić i powstaje jakiś zamęt, tak. Proces. No i teraz mamy porządek i teraz wchodzimy na element wrażliwości. Jakie objawy mogą pokazywać nam, zanim przejdziemy do choroby, bo nietolerancja całkowita to jest bardzo ciężka choroba. Ale wiem, że istnieje coś takiego jak wrażliwość na gluten, która trochę wyprodukowała też ten rynek bezglutenowy. Czy to istnieje, czy to jest marketing, Michał? Jest nadwrażliwość, dlatego że, no, tak jak mówię, że to nasze jelita nie przychodzą obojętne wokół tego, natomiast to, co mnie się osobiście bardzo nie podoba, to co powiedziałaś zresztą o tym całym rynku, że dostajemy produkty gotowe, które lubimy spożywać, na przykład właśnie tą pszenicę, odglutenioną, że tak powiem, tak? I to jest produkt generalnie, upraszczając, ekstremalnie niezdrowy. Zabrano jedno, dodano drugie i to jest produkt nienaturalny, niezdrowy. Tego w ogóle nie polecam. Jeżeli ktoś ma chorobę... Czyli bezglutenowej pszenicy. Nie, to nie ma czegoś takiego. Nie ma. Nie, po tym chemicznie, bo nie używa. Pan ma na myśli teraz takie gotowe produkty gotowe, takie, no, kolokwialnie mówiąc, syf taki, po prostu bardzo ładnie opakowany.
To się nie nadaje do spożycia w większości przypadków. Czy ja rozumiem, że to chodzi o produkty bezglutenowe, które niegdyś miały gluten, który został sztucznie pozbawiony tego glutenu. Dobra, zaraz o tym pogadamy, ale ja chciałabym jeszcze wrócić bardziej, Michał, do objawów takiej nietolerancji, nie chorobowej, tylko takiej wrażliwości na gluten. Co nam może powiedzieć nasz organizm na temat tego, co nam może wskazywać, że to jest wrażliwość na gluten? Objawy Jakie objawy odczuwalne wszelakie. Przez nas? Niestety. Jak to wszelakie? Już tłumaczę. Jeżeli zaczyna się proces na przykład w jelitach, prawda, mamy nietolerancję taką, że po prostu nasz, czyli to nie jest proces immunologiczny, czyli nie powstają żadne przeciwciała, tylko my źle go tolerujemy. Bardzo to jest subiektywne i na ogół to będzie się w tym momencie mówiło o nietolerancji, prawda? To w tym momencie tak, bo choroba celiakia to jest poważna. Takie złe samopoczucie i on na ogół występuje wkrótce po przyjęciu glutenu. Czy w ogóle zbóż. Czyli pieczyno, tak? Makarony, wszystkie przetwory zbożowe. Uwaga, właśnie do tego zmierzam. Niestety wędliny. Ja już jestem tak, jak na szpilkach. Widzę. Chciałbym się tutaj włączyć. Wędliny, ale... dlatego że szczególnie producenci żywności... Ale poczekaj, bo mówisz, w czym jest, a ja chcę o objawach. Dobrze. Wzdęcia. Biegunki. Co jeszcze? Bóle brzucha. Czasami zaparcia, czyli powiedzmy takie będą dominowały raczej... objawy ze strony przewodu pokarmowego. Tak. Ale mówimy o nietolerancji, mówimy o powiedzmy takiej właśnie nietolerancji, takiej nie procesie immunologicznym. Nie, ja mówimy... to wszystko, jeśli mogę, uporządkowała. Mamy celiakię, mamy alergię na gluten versus pszenicę, proces autoimmunologiczny, proces immunologiczny i mamy nieceliakalną wrażliwość na gluten. Tak. No właśnie. I oto Te jednostki chorobowe są opisane w literaturze medycznej i mogą dawać bardzo szereg objawów od sasa do lasa. U kobiet, i myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy to powiedzieli, częstym objawem jest anemia. I ta anemia nie daje się leczyć przez wiele, wiele lat. U nas w stowarzyszeniu jest mnóstwo pań, które... No co ty powiesz? ...na anemię i ona absolutnie nie dała się nawet zastrzykami z żelaza wyleczyć. I to jest bardzo częsty objaw. Niepłodność. Tak jest niepłodność, problemy z, nie wiem, układem nerwowym. Poczekaj. Depresja, bóle głowy migrenowe. I dodałabym, że te objawy z układu pokarmowego, czyli wzdęcia, biegunki, bóle brzucha, bardzo charakterystyczne, czasem mylone z jelitem nadwrażliwym, tak, to jest tylko 10% objawów w przypadku naszych problemów z glutenem. To jest tylko 10%. Reszta to jest spoza układu pokarmowego i to bardzo często jest mylone z innymi chorobami. Celiakia, ta najpoważniejsza nietolerancja glutenu, ona potrafi się maskować, ona potrafi przyjmować... nie wiem, pozór innych chorób i to powoduje, że my chodzimy od lekarza do lekarza 8 lat. Badania zostały zrobione w Polsce na ten temat. Zanim się zdiagnozujemy na celiakię, przeważnie około 8-9 lat chodzimy od lekarza do lekarza, jesteśmy uważani za hipochondryków, a to jest niestety nieleczona celiakia. Rozpoznaje nam się SIBO, że tak powiem. Tak, to jest SIBO albo jelito nadwrażliwe, natomiast... Nerwice też są rozpoznawane bardzo często, ma pani... Testy SIBO generalnie są fajne, bo jeżeli trafia raczej do mojej żony niż do mnie pacjent, to ona od razu patrzy... SIBO to jest przerost flory bakteryjnej. Takie objawy podobne do właśnie jak jelito drażliwe i w tym momencie już mówię do żony i proszę jej, bo ona się tym zajmuje i tu jest czujność, bo nad gastrologią się zajmuje. Rzeczywiście pacjenci, dużo pacjentów, to co pani mówi, wykrywamy u dorosłych osób średnio dwie osoby w tygodniu nowe rozpoznanie. Nietolerancja? Nie, celiakia. Celiakią? Najczęściej się wykrywam u osób między 30 a 50 lat. Dobra, słuchajcie, zadam pytanie proste medyczne. Kiedyś siedziałam w temacie celiaki po studiach. Czy jest w tej chwili jakiś prosty wykrywacz, na przykład test z krwi, którym łatwo jest powiedzieć tak albo tak? 98 tak. Tylko trzeba zrobić przeciwciała przeciwko transglutaminazie, tylko trzeba je zrobić w dwóch klasach. IgG i IgA od razu. No tak. Mówię, to jest jedna rzecz. Albo całkowity poziom IgA. I właśnie. Bo dobra, to nieważne, to już... ale to wchodzimy w jakiś akademicki kawałek. Mam tylko pytanie. Czy jest takie coś? Czyli jeżeli przychodzi pacjent z takim zespołem nieswoistych objawów, to po cholerę on się ma z tym lat 8
tułać, tak. Jak można od razu zrobić test. Bo kiedyś rozpoznawało się na podstawie biopsji, czyli trzeba było włożyć tak. Albo tabletkę połknąć, a teraz mamy proste badanie i ono jest dość niedawno. W związku z tym część... świeża to historia. To jest dość świeża. Ale jest. Jest. Już jest, można mówić, słuchajcie, pobierajcie sobie krew, a to jeżeli macie dolegliwości, bo to jest bardzo ważne. Rozumiem, że jest to badanie płatne, nierefundowane przez NFZ. Można się na NFZ również zbadać, tak? Natomiast oczywiście przyspiesza cały proces diagnostyczny, pójście do laboratorium większego i zbadanie się. Takie inne pytanie teraz. Natomiast ja bym jeszcze, dodać, drugi etap diagnostyki to jest biopsja jelita cienkiego. Tak. Jej nie unikniemy, ponieważ część osób nie wytwarza przeciwciał. W przypadku dzieci można tej biopsji uniknąć. Ja w ogóle Państwu polecam i Paniom strona celiakia.pl, jeśli mogę. Oczywiście. Bo my jesteśmy stowarzyszeniem, które bardzo dużo mówi na ten temat i w naszym poradniku można też przeczytać wszystko na temat diagnostyki prawidłowej. Nie wolno być na diecie bezglutenowej przed diagnostyką. Szereg jest takich rzeczy, które są istotne. Właśnie, bo to było moje pytanie, czy w ogóle takie zrobienie sobie diety bezglutenowej, bez diagnostyki i bez ustalenia, gdzie jesteśmy, jest mądre? Nie. Nie jest mądre. Dzięki dlatego, bardzo, Małgosiu. Jeżeli my nie zdiagnozujemy się prawidłowo, to my nie wiemy, co nam jest tak naprawdę. A to szczególnie jest ważne w przypadku dzieci. Bo ja jestem bardzo zaniepokojona tym trzecim kawałkiem, no bo mówiliśmy o tej alergii, wrażliwości, chorobie. Mhm. Ja jestem bardzo zaniepokojona tą histerią marketingową, że czy nam jest potrzeba odstawić gluten, czy nie, to my go odstawiamy, bo jest taka moda. Połagam was, powiedzcie, czy to... Bo potem i w badaniach krwi, i w badaniach gastroskopowych, w wycinkach nie będzie śladu. Czyli trzeba, żeby zrobić te badania, żeby one wyszły adekwatnie do że tak powiem, trzeba prawdziwie. Trzeba funkcjonować normalnie. Trzeba jeść gluten. Bez eliminacji żadnej. Jak nie jemy glutenu, to organizm minimum. Się nie broni przed nim, w związku z czym nie wytwarza przeciwciał i też nie niszczy się jelito cienkie. Ono będzie piękna, śluzówka będzie wszystko. Ono będzie przeciwciał. One znikną, prawda? Czyli te 6-8 tygodni pełna, że tak powiem, wystawienie na gluten. I teraz jest bardzo ważna rzecz. Bo to nie może się musi gluten, ale jeżeli ktoś odstawił sobie gluten sam, bo stwierdził, że tak będzie lepiej. No taka moda, w mediach kazali, każą, piszą, nie jeść. Ale jeżeli już robimy to z głową, prawda, bo o to chodzi. I wróci do tego i miał rzeczywiście jakąś chorobę, czy nietolerancję, to objawy często wracają z takim nasileniem, że on nie jest w stanie tego te 6-8 tygodni przeżyć. Tak jak po tych białkowych prowokacjach. No, naprawdę. I w tym momencie to jest tak upierdliwe, że to rzeczywiście, że to jest ludzie, nie, to ja po prostu, ja już kończę, już wiem, że ja to mam, prawda? Czyli dobrze. No w takim razie, bo tu jest ciekawe pytanie. Co jest główną przyczyną powstania nietolerancji glutenu czy celiaki u osoby dorosłej? To samo, co u dzieci. Gluten, to samo. Po prostu spożywamy gluten. Gluten nam szkodzi. Mamy podatność genetyczną, czyli mamy ten gen, który predysponuje HLA DQ2 lub DQ8. Jeżeli on nas predysponuje. Natomiast ten gen ma 30% populacji, więc to jest jeszcze, to nie jest pełna diagnoza. To jest takie mętne wszystko. To jest trudne. Tak nieswoiste objawy. Dlatego gen tak mamy albo nie mamy. Nie, gen mamy. Ale inaczej, co innego jest genetyka, czyli stwierdzam u ciebie, nie życzyć tego, że, że masz gen, tak? Ale twoje zachowania, czyli to już chodzi o epigenetykę tak zwana, czyli twoje zachowanie może spowodować, że ten gen ty go nie wybudzisz, tak? Tak, bo osoba musi zaistnieć ten czynnik, który wyzwoli chorobę. Tak, wystąpi, będzie żarła cukry, to wystąpi cukrzyca typu drugiego. Osoba, która będzie jadła bez cukru, mimo genu, to nie wystąpi. Czyli to jest taka czyli dalej nic nie wiadomo. I to taka robota, no. Wiadomo i nie wiadomo, znaczy inaczej. Mamy sporą predyspozycję. Jeżeli to kogoś stać, bo to genetyczne badania są trochę droższe, to może sobie zrobić badanie właśnie HLA, DQ. Ale to już wchodzimy na jakiś Mount Everest. Nie, to nie ma Ja nie chciałam potrzeby. Powiedzieć tak, ponieważ my się uskarżamy, ja dostaję mnóstwo wiadomości, rozmawiam też z moją społecznością na różnych spotkaniach, gdzie mamy tak naprawdę sporo takich nieswoistych, dziwnych objawów. I właśnie to jest to. Jeżeli mamy nieswoiste różne objawy, od sasa do lasa, boli nas głowa, mamy drętwienia kończyn, mamy regularnie z niedoborów najróżniejszych mikro i makroelementów, witamin i tak dalej. Mamy, no nie wiem, właśnie anemia u kobiet, mamy zbyt wczesną osteoporozę, nasze dziecko nie rośnie, ma wzdęty brzuszek, boli nas brzuch, mnóstwo najróżniejszych, depresję mamy.
Ale to poczekajcie. Słuchajcie. Poczekaj, ważny temat. Co to jest stolec pływający? Bo ja kocham temat oglądania kupy. Spuszczasz wodę i on dalej pływa. Puszczasz drugi raz. Nie utoną. Ale nie możemy utoną, mieć też zastanę. Zaparcia. Także też nie idźmy tylko w te biegunki. Prawda? Stolec pływający to jest zły wskaźnik? Tak. Czy wyście wiedziały o tym, że jak kupa pływa na powierzchni wody, to jest źle? Bo mi się po prostu wydawało, że taka jest fajna, lekka. Coś mam lekkiego wreszcie w życiu. Natomiast problem, tylko to też musi na rzecz wybrzmieć. To jest strasznie trudna sprawa. Jeżeli chodzi o ten gluten, osoby, które mają problemy czy medyczne, w sensie autoimmunologię, celiakię, czy problemy immunologiczne, typu alergia. Alergie, IgG czy IgA, IgG jest nieuznawane przez część lekarzy, mniejsza o to, objawy dają i to jest taki jakby łącznik z chorobami autoimmunologicznymi w przyszłości, albo obecnie, Hashimoto i całą resztą, albo nietolerancja, to z tego, co my widzimy, to jest co najmniej 15%. Celiakia, mówiłaś jakieś 1%, teraz już jest koło 3%. Tak jak my patrzymy, czyli pewnie jest tego więcej. Domyślamy się, bo zaczynamy wykrywać, tak? Bo jest prostsze wykrywanie. Coraz więcej jest tych, czy alergii IgE, czy powiedzmy tej nietolerancji IgG, powiedzmy, to tam to nie ma tego porządku w tym. I osób, które po prostu reagują fatalnie na zboża, bo według mnie zboża nie są dla nas do końca dobre. Głównie na pszenicę, może to jest istotne, tak? Ponieważ pszenica jest tak modyfikowana. No właśnie. Ale z tego prawie 20% już jest. Tego jest co piąty. Raz, dwa, trzy, tu kamerzyści, panie, jedna osoba przynajmniej coś takiego ma. Natomiast Julka, na ciebie tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Anka, ty masz. Byłabym za tym, no żeby koniecznie wydzielić z tego tematu, o którym mówimy, celiakię, bo to jest najpoważniejsze schorzenie, które jest schorzeniem... Śmiertelne nawet czasami. No, może bywa, oczywiście, do bo możemy mieć nowotwór jelita cienkiego, możemy mieć chłoniaka, w związku z tym, że nie leczymy celiaki. Problem z celiakią polega na tym, że ciągle za mało jej się wykrywa. Większość pacjentów, my tak oceniamy w stowarzyszeniu, że około 90% Polaków nie wie, że ma celiakię, tych, którzy są chorzy. Czyli jeżeli my te 8 lat spędzimy chodząc od lekarza do lekarza, ale w końcu mamy diagnozę, to bądźmy szczęśliwi. Bo przechodząc na dietę bezglutenową, czyli wyrzucając ten gluten, to jest jedyna forma leczenia. Dobrze. Wyrzucając go, my jesteśmy już zdrowymi ludźmi, o ile nie doszło do już tak silnych powikłań, że będzie nam bardzo ciężko. No tak, zregenerować to wszystko. Małgosiu, mam do ciebie pytanie. Tak? Mam do ciebie teraz pytanie następujące. Ponieważ ja wiem, że po pierwsze ty jesteś bezglutenowa, o czym jasno też mówisz. Twoje dziecko jest bezglutenowe. Ty ma celiakię, tak. I ma celiakię. To mam do ciebie dwa pytania. Pierwsze pytanie. Jak my babcie, wiedząc, że mamy bezglutenowe wnuczę płci dowolnej, gdzie możemy mieć takie jakby do potknięcia się rzeczy? Mm-hmm. Oczywiście wiemy, no, nam się wydaje, że wiemy. Mm-hmm. Michał zaczął mówić, że szynka przywołałeś, to by przypuszczał, tak? Mm-hmm. Małgosiu, powiedz nam, co... Oprócz pszenicznych rzeczy, no to... Może uporządkujmy w ogóle ten temat. Nie wolno nam glutenu, czyli nie wolno nam chleba, makaronu, mąk, ciasteczek, garmażerki całej, wszystkiego, co robimy z mąki. Chodzi o mąkę pszenną, żytnią, jęczmienną, plus właśnie owsianą, zwykłą, bo zwykły owiec jest zanieczyszczony glutenem. Ale gluten bywa w przemyśle spożywczym dodawany bardzo powszechnie do żywności. On jest wypełniaczem, on jest nośnikiem aromatu. Zawsze jest napisany, że jest, czy nie? Powinien być według prawa zawsze wymieniony jako alergen. A ja mam wrażenie, że nie jest. Zbywa z tym różnie. Jest już coraz lepiej. Weganie. Przepraszam. Nasze stowarzyszenie też weganie działa mają w tym kierunku. Mało białka. Dodaliśmy dla ciebie białko. Białko roślinne. Sejtan. Czytaj gluten. Tak. Czytaj Uważajmy gluten. Na sejtan. Sejtan to jest czyste białko, absolutnie niedozwolone w diecie bezglutenowej. Natomiast Sejtan. Natomiast prawo jasno mówi, że gluten dodany do produktu musi być wymieniony na etykiecie jako alergen, bo jest to jeden z podstawowych Ja nawet czasami na produktach, ja mam fisiu na punkcie czytania składów, to, to wszyscy mogą to churalnie potwierdzić i nauczam z tym kagankiem czytania składów, chodzę po świecie. Nawet czasami jest napisane, że wolny kompletnie od glutenu. Tak, albo bez glutenu. To nawet w procesie produkcyjnym to jest potwierdzone. A jak nie jest, to jest napisane, uwaga, może zawierać śladowe ilości. Tak, oczywiście, to producent wtedy ostrzega, bo nie był w stanie zapewnić sejtan. Procesu. Sejtan, dziewczyny, babcie szanowne, pamiętajcie, ja pierwszy raz słyszę tą nazwę, sejtan w składzie, to jest wzbogacacz
o po prostu żywy gluten. Wegańskich, tak, tak. Co jeszcze białko. Oprócz produktów mącznych, o czym byśmy mogły nie pomyśleć? Możemy nie pomyśleć o tym, że gluten to są komunikanty, czyli to jest pierwsza komunia w przypadku dziecka. To jest czysty gluten, bo to jest mąka i no woda. No tak, i woda, no. Więc muszę powiedzieć, że mamy komunikanty dla osób z celiakią. Nasze stowarzyszenie to wiele lat temu wywalczyło, nazwijmy to. Mamy dostępne komunikanty dla osób. Bezglutenowe? One się nazywają dokładnie niskoglutenowe. U was na stronie? Wszystko jest na naszej stronie. Jakiej stronie, Małgosiu? Celiakia.pl. Po prostu. www.celiakia.pl. Zapraszam wszystkie panie tam, panie się wszystkiego dowiedzą. Tam są arcyciekawe rzeczy. Tak, na temat diety bezglutenowej, na temat diagnostyki. Dla naszych członków, tych osób, które się zapiszą, a panie i babcie serdecznie do tego zapraszam. Koniecznie. Jest szereg materiałów, w tym właśnie dla dzieci. Właśnie pokaż, co możemy od was dostać. Oj, bardzo dużo. Bo to nie jest kupić, dostać. To jest tak, to jest za darmo w ramach składki członkowskiej. Poradnik ogólny ile na temat wynosi celiaki, składka członkowska? 40 zł na rok. Rocznie. 3,50 miesięcznie. Poradnik na temat celiaki diety bezglutenowej. Tu jest wszystko dla osoby świeżo zdiagnozowanej. To jest specjalnie dla rodzica dziecka z celiakią. O wszystkich problemach, bo oczywiście po przejściu na dietę pojawia się szereg życiowych problemów związanych z dietą bezglutenową i o tym tu piszemy, jak sobie z tym radzić. A dla naszych dzieciaczków, które przychodzą na dietę, mamy takie książki, które im pozwalają oswoić się zrozumieć. Z tym problemem. Zrozumieć w ogóle, o co w tym chodzi. Tak, oswoić, to jest dzieci, dobre słowo. Oswoić chorobę, z którą będą całe życie. Celiakia jest na całe życie. Gucioglutyn. Mój wnuk ma na imię Gustaw, więc jak zobaczyłam książkę Gucioglutyn, to on, tak, on jest akurat książka, wszystko która jest fantastyczna i też pomaga dzieciakom oswoić ten temat. Wydajemy magazyn bez glutenu, jedyny taki w Polsce. Niesamowite. Tutaj piszemy bardzo dużo na temat życia na diecie bezglutenowej. I dziewczyny, to też zajrzyjcie dla siebie, bo tam też jest o tych objawach i o tym wszystkim. Ja bym jeszcze chciała poprosić taki apel do wszystkich pań. To zwykle panie są odpowiedzialne w rodzinach za zdrowie. Za zdrowie, się zdrowiem za wszystko. Swojej rodziny. A celiakia głównie dotyczy kobiet. 70% chorych to kobiety. Więc mam apel taki. Po pierwsze, panie, przyjrzyjcie się swojemu zdrowiu. Czy wszystko z wami jest okej, czy nie doskwiera wam coś od lat? Nie możecie się wyleczyć z jakiegoś problemu. Mnóstwo jest może nas. Może to jest celiakia, proszę to sprawdzić. Pełzające takie dolegliwości, które tak jest. Jakby eliminują. Ja jestem propagatorką hasła normalne, to czuć się dobrze. Mhm. Bardzo wiele z nas nie wie, nawet czasami jest uznawana w rodzinie za hipochondryczki, tak za wiecznie narzekającą babcię, której bez przerwy coś jest. Ale ja uważam, że jeżeli nam coś jest, to nam coś jest. Tak jest. Ja jestem też przykładem mamy, która była uznawana za mamę, która wydziwia. Matka wariatka? Matka wariatka, ponieważ moje dziecko, no było z nim coś nie tak przez dłuższy czas i ja sama doszłam do tego, że moje dziecko ma celiakię. Ja pamiętam na zajęciach, na studiach miałam zajęcia z pediatrii z profesorem Różańskim świętej pamięci, który zawsze mówił tak, matka widzi, lekarz wie, że nie wolno lekceważyć niczego, co niepokoi matkę, bo matka widzi dziecko na co dzień. Jeżeli matka widzi odstępstwo, jeżeli matka czuje, że coś jest nie tak, to nie wolno jej lekceważyć. Tak jest. A czy ja jeszcze mogę, kontynuując apel do naszych pań, które nas teraz słuchają, jeżeli jesteście babciami i wasze dziecko ma jakąś nietolerancję, i teraz mówię tutaj głównie o nietolerancji glutenu, to uwierzcie w to, że nawet najmniejszy okruszek takiemu dziecku zaszkodzi, czyli nie wolno takiemu dziecku proponować ciasteczka, nie wolno, to nie dlatego nie je, że nie smakuje mu, to dziecko nie może po prostu, nawet najmniejszego... Ale ja powiem historię, która być może będzie dla was wstrząsająca, ale taka potrząsająca. Moja kuzynka ma celiakię, osoba z rodziny, bardzo poważną. Celiakia zawsze jest poważna. Tak, ale taki bardzo poważny ma też zaawansowany. Czyli dająca objawy. Dająca bardzo straszne takie, objawy. Tak, bo też objawy mogą słuchajcie, się różnić. Przyjechali do Polski, oni są z zagranicy. Poszliśmy na lody. Ona poprosiła lody w papierowym kubeczku. To nic dziwnego. Tak. Ona się po tych lodach zaczęła strasznie czuć. Co się okazało? Wcześniej ta łyżka, którą ta kobieta tak nabierała lody, dotknęła wafelka. Ja byłam w szoku. I ta dziewczyna, ona jest cudzoziemką, mówi, ja po prostu zapomniałam poprosić, żeby to było nałożone osobną w ogóle
łyżko. Wystarczy takie coś. Tak, wystarczy mieszanie, na przykład gotowanie makaronu glutenowego i bezglutenowego i mieszanie tą samą łyżką. I już osoba, która jest bardzo wrażliwa i która ma objawy natychmiastowe, odczuje to. Bo nawet najmniejsze ilości niewidoczne gołym okiem takiej osobie zaszkodzą, ilości glutenu. I my tego też uczymy, jak sobie z tym poradzić. Bądźmy bardzo czujne i bardzo ostrożne. Czytajmy, co kupujemy. Tak jest. Pamiętajmy, że przy poważnej postaci, czyli celiakii, nawet okruszek może być bardzo szkodliwy. Nie obawiajmy się iść do lekarza, opowiedzieć o swoich takich nieswoistych odstępstwach od dobrego samopoczucia. Są w tej chwili testy. Dziewczyny, dbajmy o siebie, bo 3-4 normalne to czuć się... Dobrze. Dobrze. Tak, tak? I my robimy w tym wszystko. Wchodźcie na stronę celiakia.pl. Bezpłatne za opłatę członkowską, poradniki, książeczki dla dzieci, czasopisma, wskazówki, pewnie też ośrodki tam są u was. W ogóle piszemy o wszystkim, co dotyczy życia osoby na diecie. Małgosia jest zaangażowana po kokardy w tak to jest, od i ma misję pomagania. Od 19 lat tym tematem się zajmuję, więc... A my takie osoby lubimy, bo my też mamy misję, wizję, czasami halucynacje, ale to nam przejdzie. Dziękuję wam bardzo, Małgosiu, Michale, za przyjście do nas do studia. Dziękuję.